Sara, pan użyje całego swojego wpływu, abyśmy ja i mój mąż wyjechali stąd dziś jeszcze. Słyszy pan? Jeszcze dzisiaj. Co? Dobrze. Bardzo dobrze. Elena, widziałam wszystko. Słyszy pan? Ja muszę wyjechać stąd dziś jeszcze. Ja sam jestem. Dobrze się czuję. Już od dwóch dni jestem niezdrów, głowa jakoś. Gdzie są pozostali? Nie lubię tego domu, to labirynt prawdziwy. 26 wielkich pokojów, wszyscy się rozłażą i nigdy nikogo nie można znaleźć. Proszę poprosić tutaj Marię Wojnicką i Helenę Andrzejewną. Jestem tu. Proszę państwa o zajęcie miejsc. Co on powiedział potem? Drżysz, jesteś poruszona. Rozumiem, on powiedział, że przestanie tutaj bywać, tak? Powiedz, tak? Nie domaganie to jeszcze bagatela, ale czego nie mogę znieść, to sposobu życia na wsi. Mam takie uczucie, jak gdyby z ziemi spadł na jakąś inną planetę. Siadajcie, proszę, moi państwo. Soniu! Soniu! Nie słuchaj się. I ty, Janiu, siadaj. Proszę państwa, powiedzcie, że się tak rażę wasze uszy na kościół uwagi. Może ja jestem niepotrzebny, mogę odejść? Nie, ty jesteś tutaj najpotrzebniejszy. A czego pan sobie życzy ode mnie? Pan, czego się nie. Jeżeli cię czymś uraziłem, dotknąłem, poproszę o przebaczenie. Przestań mówić tylko. Przystąpmy do sprawy. Czego chcesz od nas? O, jest mamo. Zaczynam, proszę państwa. Zaprosiłem panów w celu zakomunikowania im arcy niemiłej nowiny. Jedzie do nas rewizor. Ale żarty na bok, sprawa jest poważna. Zebrałem was, moi państwo, żeby prosić was o pomoc i radę, a znając waszą naturalną życzliwość, mam nadzieję, że je otrzymam. Jestem człowiekiem nauki, molem książkowym, i zawsze były mi obce sprawy życia praktycznego. Nie mogę obyć się bez wskazówek ludzi znających się na rzeczy i dlatego zwracam się do ciebie, Iwanie Pietrowiczu, i do pana Iliczu, i do ciebie, mamo. Rzecz w tym, że manet omnes una nox, nasze życie w ręku Boga. Jestem stary i chory, i dlatego myślę, że czas już, abym uregulował moją sytuację materialną o tyle, o ile dotyczy ona rodziny. Życie moje już zakończone, o sobie nie myślę, ale mam młodą żonę, córkę na wydaniu. Nie mogę dłużej mieszkać na wsi. Nie jesteśmy stworzeni do życia miejskiego, a mieszkanie w mieście za dochody, które czerpiemy z tego majątku, jest niemożliwe. Jeżeli byśmy na przykład sprzedali las, byłby to środek ekstraordynaryjny, którego co rok stosować nie można. Trzeba pomyśleć o takich sposobach, które będą mogły nam zagwarantować stałą, mniej więcej określoną sumę dochodów. Obmyśliłem taki pewien sposób i mam zaszczyt wnieść go tutaj na ogólne oblady. Nasz majątek daje nam co rok przeciętnie nie więcej niż 2%. Ja proponuję go sprzedać. Jeżeli pieniądze uzyskane w ten sposób umieścimy w papierach procentowych, to będziemy otrzymywali od 4 do 5% i myślę, że zostanie nam jeszcze kilka tysięcy nadwyżki, co pozwoli na zakup niedużej willi w Finlandii. Zaczekaj. Zdaje mi się, że mnie słuch myli. Powtórz, co powiedziałeś. Żeby pieniądze włożyć w papiery procentowe, a za resztę, która nam zostanie, kupić willę w Finlandii. Nie Finlandia. Powiedziałeś coś tam jeszcze. Proponuję sprzedać majątek. Właśnie to. Sprzedaż majątek. Doskonale. Kapitalny pomysł. A gdzie każesz mi się podzielić z moją starą matką i sobą? W swoim czasie o wszystkim porozmawiamy. Trudno tak od razu. Poczekaj. Widać, dotychczas nie miałem ani odrobiny zdrowego sądu,
Dotychczas byłem tak głupi, wydawało mi się, że majątek ten należy do Soni. Ojciec nieboszczy kupił ten majątek jako posag dla mojej siostry. Do tej pory byłem tak naiwny i rozumiałem prawa nie po turecku, iż wydawało mi się, że majątek przejdzie z mojej siostry na Sonię. Tak, majątek należy do Soni, nikt nie zaprzecza. Bez zgody Soni nie zdecyduje się na jego sprzedaż, a przy tym powziąłem ten zamiar, myśląc właśnie o Soni. To niebywałe. Niebywałe. Albo ja zwariowałem, albo... Żal. Zaufaj Aleksandrowi. On wie lepiej od nas, co jest dobre, a co złe. Dziękuję.